Od 1 sierpnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu można składać tradycyjne wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, wypłacane raz w roku. Każdego roku po wakacyjnej przerwie rodzice posiadający dzieci w wieku szkolnym muszą przygotować się na dodatkowe wydatki, zakup zeszytów, plecaków, przyborów szkolnych i książek. Program Dobry Start ma ich finansowo odciążyć. Dla kogo przeznaczone jest takie dofinansowanie na wyprawkę szkolną? Dla uczących się dzieci w szkole do 20 roku życia, dzieci z niepełnosprawnością do 24 roku życia otrzymają takie świadczenie. Z tym, że należy zaznaczyć, że to świadczenie nie przysługuje dzieciom w przedszkolach, dzieciom w zerówkach i studentom. Świadczenie przysługuje rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu. Nie przysługuje dziecku, nawet dorosłemu, tylko wniosek musi złożyć rodzic na dziecko. W tym roku świadczenie przyznawane jest również rodzicom, których dzieci uczęszczają do szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Placówki te mogą być zlokalizowane nie tylko na terenie Tarnobrzega. Jeżeli dziecko uczące się w szkole policealnej albo szkole dla dorosłych nie skończyło 20 roku życia, to takie świadczenie przysługuje. Ale też dla takiego ucznia o taki wniosek, o takie świadczenie musi wystąpić rodzic albo opiekun prawny. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć odpowiedni wniosek. Od 1 lipca można to robić drogą elektroniczną. Z takiej formy skorzystało już sporo osób. Wnioski są na bieżąco realizowane, informacje są wydawane na bieżąco i pierwsza wypłata nastąpiła 23 lipca, a teraz wszystkie wnioski, które wpłynęły po dniu 23 lipca, będziemy chcieli zrealizować i wypłacić 12 sierpnia oraz zrobimy dodatkową wypłatę pod koniec sierpnia, planujemy tak 29 sierpnia. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że drogą internetową wpłynęło 2073 wnioski świadczenia Dobry Start. Spodziewamy się około 4000, więc myślę, że jest już ponad połowa zrealizowanych. Świadczenie Dobry Start zostało przyznane i wypłacone dla 2202 dzieci na kwotę 660 600 zł. Od 1 sierpnia przyjmowane są również wnioski w formie papierowej. Zapraszam do składania wniosków w formie papierowej do nas do MOPR-u. Na drugim piętrze zostały uruchomione dwa pokoje 218-219 przyjmujące wnioski tylko na Dobry Start i na świadczenie 500+, oraz pokój 221, w którym mogą być przyjmowane wszystkie wnioski składane i na fundusz alimentacyjny, i na świadczenia rodzinne, i na świadczenie 500+, i na Dobry Start. Świadczenia, należy o tym pamiętać, że nadal są przyjmowane zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Dalej zapraszam drogą internetową do składania takich wniosków, ponieważ jest to duże uproszczenie i można uniknąć kolejek. Wnioski można składać do 30 listopada.